Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po niedzielnym spotkaniu PKO BP Ekstraklasy, spotkanie w Łodzi, Widzew Łódź 2, Piast Gliwice 3. Zanim kilka słów o tym, co wydarzyło się w Łodzi, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, a także nie zapomnijcie o lajku w górze pod filmem. No na pewno tak, z perspektywy kibiców Widzewa słodko-gorzki ten mecz, natomiast no, co pierwsze ciśnie się na usta, to aż ciężko uwierzyć w to, że Widzew osiąga takie wyniki na kanwie tej rundy jesiennej. No bo słuchajcie, to jest aż czwarta porażka z rzędu na własnym obiekcie, także gdzieś tam no, te ostatnie mecze Widzewa u siebie z perspektywy kibiców na pewno nie są przyjemne, ale był w tym meczu, zwłaszcza mówię o końcówce, no taki zalążek, czy właściwie taka twarz tej drużyny, którą oglądaliśmy w rundzie pierwszej. Zacznę od tego, że początek meczu całkowicie odpuszczony i tutaj właściwie od pierwszej minuty Piast kontrolował tę grę. Mam wrażenie, że Widzew niepotrzebnie się cofnął, oddając rywalom pole do popisu. Bramka numer 1 i numer 2 dla Piasta, no nie chcę powiedzieć, że kalka, ale bardzo bliźniacze sytuacje, czyli odpuszczenie środka pola, bardzo duża przestrzeń dla piłkarzy Piasta i swobodny strzał z dystansu. No ktoś powie troszeczkę szczęścia, mieli piłkarze Aleksandra Wukowicza, że te strzały padały, natomiast no fakty są takie, że zbyt dużo miejsca i zbyt dużo wolnego czasu otrzymywali goście do tego, by spokojnie uderzyć na bramkę. Najpierw strzelił Grzegorz Tomasiewicz, to jest no generalnie gdzieś tam piłkarz, który wyrasta, czy właściwie już wyrósł na lidera drugiej linii drużyny Piasta. Bramka numer 2 to jest uderzenie Patryka Dziczka. Sprytem wykazał się jeszcze Kamil Wilczek, który trącił piłkę i zmylił bramkarza, zmieniając troszeczkę tor lotu piłki. Bramka była przez chwilę analizowana VAR, natomiast okazało się ostatecznie, że Wilczek w tej sytuacji nie spalił. Początek drugiej połowy i właściwie nie mieliśmy odmiany gry Widzewa. Byłem trochę w szoku, bo poza jakimiś takimi indywidualnymi próbami czy drobnymi impulsami, przede wszystkim po stronie Bartłomieja Pawłowskiego, Widzew nie potrafi odpowiedzieć. Cały czas no, gra opierała się na jakiejś takiej powolnej grze, budowaniu ataku, ale za tym nic więcej nie szło. Oczywiście trzeba też oczywiście wskazać na mocną stronę Piasta, jaką niewątpliwie jest defensywa i gdzieś tam mocna organizacja gry. Trochę to się posypało pod koniec, ale do pewnego momentu piłkarze z Gliwic bardzo dobrze się ustawiali i pracowali, kiedy nie mieli piłki. Koszmarny błąd na 0-3, no i wielka pomyłka Dominika Kuna, który traci piłkę, no i w dziecięcy sposób odbiera mu ją Arkadiusz Pyrka, popędził na bramkę Widzewa, zmylił bramkarza, kładąc go na ziemi, no i wpakował piłkę do własnej, do siatki Widzewa. Stawiał zamilku, no i to był taki moment, w którym rewelacyjnie oczywiście zareagował Widzew, no bo wydawało się, że absolutnie nic się już tutaj nie wydarzy. Prędzej Piast strzeli bramkę, ale gdzieś tam Widzew fajnie wstał z kolan. Ktoś powie, zabrakło czasu, no bo tylko dwie bramki wbite, ale uważam, że ta końcówka, czy generalnie to podniesienie się Widzewa, no to jest jakiś taki zalążek na tego, że wkrótce ta drużyna zacznie punktować. Najpierw bramkę strzelił zmiennik Juliusz Letynowski, później gola na 2-3 zdobył Bartłomiej Pawłowski, fantastycznie się zachował w polu karnym Piasta z obrońcą na plecach, poradził sobie, wpakował piłkę pod ladę, no i gdzieś tam później, wiadomo, napór Widzewa trwał, ostatecznie nie dało się wbić bramki na 3-3, mogło w ogóle paść trafienie na 2-4, fantastycznie zachował się kapitan Stępiński, broniąc, właściwie blokując groźne uderzenie Piasta. Można chwalić podopieczny Aleksandra Wukowicza, bo to, co zrobił ten trener z tą drużyną w ostatnich kilku miesiącach, to jest coś wspaniałego. No i gdyby gliwiczanie byli tak regularni, powtarzalni i solidni od początku sezonu, albo po prostu gdyby Wuko odpowiadał od początku rozgrywek za wyniki Piasta, być może Piast grałby o grę w europejskich pucharach. Natomiast ciężko patrzeć na Widzew z perspektywy tego, jak prezentowali się na jesień, kiedy no, w Beniaminku wszyscy się zakochali, teraz no, zbierają baty, ale ten mecz, raz jeszcze to powiem, a zwłaszcza końcówka tego meczu, no była znacznie lepsza niż te poprzednie spotkania, w których no, Widzew wyglądał słabo, w których dowoził remisy, gdzie rzutem na taśmie zdobywał bramki, jak chociażby w meczu z Krakowią. Ostatecznie porażka, Widzew 2, Piast 3. Zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. Nie zapomnijcie także o dzwoneczku i kciuku w górze pod materiałem. Do zobaczenia w kolejnych filmach.